Dobrze, bardzo ładnie weszła i jeszcze my to wmalam i wystartują. I ruszyły derby 2011 rozpoczęte. Na gorąco. Jak ocenia pan wynik dzisiejszego biegu? Bardzo dobrze. Na taką pogodę to bardzo dobrze. Czy wygrał faworyt? W tej chwili? Tak. Nie. Wie pan, to jest los szczęścia, no. Tutaj faworyt niby jest 14, ale on na mokrym torze się, ja wiem, czy nadaje, czy nie. Tak jak powiedziałem, mogą w górę i w dziurę nieraz. Konie. Oni mają swój dzień do jeżdżenia, do chodzenia. Pogiera Intens. Hodowli i własności pana Romana Pipo, trenowany przez Krzysztofa Ziemieńskiego. Wyścig był perfektny. To jest moc dobry koń. A nie wiem co żyć, to super. Ja nie miał problemu na tak to dobrym koniu jechać. Something that lives inside me. I promise I never let it end. Oh, 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 oh. It grows and divides inside me. It's making a home beneath my skin. Jak masz na imię? Paris. Maris. Paris. Paris. A Paris! Dańska konkurencja jest to bez wątpienia konkurs kapeluszy. Bardzo długo szukałam odpowiedniego kapelusza, aby zdobyć chociażby wyróżnienie. Konkurencja w tym roku była dość spora. Natomiast zamiłowanie do koni jako dziewczynka pobierałam prywatne lekcje jazdy koni. Kapelusze, jak wiemy, pochodzą z Wielkiej Brytanii. Czy brała pani jakieś wzorce stamtąd? Może królowa Elżbieta? Nie, raczej nie. Wzorowałam się na swoim stylu i na ubiorze, który mam na sobie, żeby kapelusz pasował do stroju. Oczywiście, jak zawsze, oglądam również wyścigi w Anglii i podziwiam te piękne damy w kapeluszach, ale wzorowałam się na własnym stylu. Cieszę się, że w tym roku wyjątkowo naprawdę dużo pań wzięło też udział w takim konkursie tych kapeluszy i jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Cieszę się, niech to tylko się rozwija.